parą. Ja będę prowadził, a pozostałe pary niech staną za mną. Jeśli jest para mieszana, to pan stoi po lewej stronie, trzyma swoją partnerkę po prawej, za właśnie swoją prawą ręką. Tak jak w polonezie na studniówce. Tego to będzie taki polonez renesansowy i pochodzący z Hiszpanii, bo będziemy uczyć się pawany. Pawana to jest taniec taki ceremonialny, którym właśnie otwierano różne bale w czasie epoki renesansu, przede wszystkim w XVI wieku, na początku wieku XVII. I toczony był on takim krokiem. Krok pojedynczy to jest po prostu krok z lewej nogi i dostawiamy. Tak? Potem krok z prawej nogi dostawiamy. To są dwa kroki, tak zwane sample, czyli pojedyncze. To jeszcze raz, z lewej nogi, lewa, dostaw, prawa, dostaw. I to są kroki pojedyncze, a po nich będzie krok podwójny. To będą trzy kroki i dostawienie nogi, czyli z lewej. Raz, dwa, trzy i na cztery dostawiamy nogę. No super. I cała taka sekwencja, taka figura podstawowa w pawanie, to są dwa kroki pojedyncze, jeden krok podwójny. Czyli dwa razy sample, raz dubl. A więc ruszamy z lewej nogi. Krok, dostaw, krok, dostaw, krok, dostaw i podwójny. Raz, dwa, trzy i dostawiamy. To jest jedna sekwencja, a drugą zaczynamy od prawej nogi, czyli też dwa pojedyncze, ale pierwszy będzie teraz z prawej nogi, drugi będzie z lewej i potem podwójny z prawej. Ruszamy. Prawa, dostaw, lewa, dostaw i z prawej. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie jest to takie trudne, prawda? Także śmiało, proszę Państwa, kto jeszcze chce dołączyć, może teraz szybko do nas podbiec, bo jeszcze tutaj jest dużo miejsca. A my sobie zatańczymy na razie ten fragmencik właśnie taki podstawowy z muzyką. To będzie utwór numer 3. Tak, prosimy na chwilkę, ja potem poproszę o sto. Jeszcze chwilkę. Uwaga, ruszamy. Jeszcze sekundkę. I teraz krok, dostaw. Krok, dostaw. Okej, może jeszcze raz? I teraz ruszamy jeszcze raz. I krok, dostaw i raz, dwa, trzy, cztery dostawiamy. I znowu krok, dostaw, raz, dwa, trzy, dostaw. Dobrze, na chwilkę muzyka stop. To są nasze kroki podstawowe, a teraz dołożymy sobie jeszcze kilka takich figur. Zanim zaczniemy tańczyć, w każdym tańcu dworskim, tego typu właśnie jak pawana, musimy się sobie ukłonić najpierw w parze. I ukłon, to nie jest byle jaki ukłon taki dowolny, tylko jest konkretnie opisany w traktatach tańca ukłon renesansowy. Dla pań to jest takie dygnięcie, troszeczkę trzeba rozsunąć palce u stóp i ugiąć kolanka. To jest właśnie taki ukłonik delikatny, tak? To jest tylko dla dziewczyn, dla pań. Czyli takie dygnięcie do pana. Natomiast panowie zawsze mają troszkę trudniej. I w naszym przypadku musimy sobie postawić lewą nogę z tyłu i troszkę ją ugiąć i tak zrobić taki przysiad na niej i potem wstać. Tak? Czyli lewa noga do tyłu ugięta, pochylamy plecy i prostujemy się z powrotem. Próbujemy? No, to jest troszkę gimnastyki już. Czyli zróbmy jeszcze raz. Dla pań tak na próbę. Ukłon, takie dygnięcie, tak? Panie uginają kolanka, a panowie lewa noga do tyłu, uginamy ją, kłaniamy się i prostujemy. I to będzie na początku tańca na pierwszych nutach, melodii. Potem będzie kilka figur tych właśnie, które ćwiczyliśmy. A potem będzie jeszcze chodzenie do tyłu. Kroki są takie same jak do przodu, czyli pojedynczy, podwójny. Ale oczywiście idziemy teraz do tyłu, czyli tyłem. Najpierw z lewej nogi, czyli lewa do tyłu, prawa do tyłu. I teraz podwójne do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. A potem będzie powrót do przodu, czyli teraz prawa noga do przodu wychodzi, lewa do przodu i podwójne do przodu. To jest nasza druga figura i będzie jeszcze ostatnia figura. Obrót w parze w miejscu. W tej figurze to teraz pan się troszeczkę tutaj nie zmęczy, bo będzie chodził w miejscu, a pani musi iść dookoła niego. Czyli robimy sobie te same kroki, które znamy. Pojedynczy, podwójny. Ale pan oprowadza panią dookoła. Krok, dostaw. Krok, dostaw. Raz. Powolutku. Dwa. Trzy. Dostawiamy. Idziemy dalej. Jeszcze pani się dalej kręci. Krok. Dostaw, aż wrócimy na swoje miejsca wyjściowe. Raz. Dwa, trzy, cztery. No i super. Mamy ukłony na początku, potem maszerujemy do przodu kilka kroków, potem do tyłu, a potem w obrotach. Ja wszystko będę mówił w trakcie tańca. To poprosimy o utwór numer 3, pawany od samego początku. I tańczymy już do końca. Ukłon najpierw, kłaniamy się pięknie.
Uwaga, 3, 4 i krok, dostaw, krok, dostaw i podwójny. Pięknie. I dalej do przodu idziemy. Krok, dostaw, raz, dwa, trzy. I do przodu jeszcze idziemy. Tak. A teraz uwaga, będziemy sobie szli do tyłu. I do tyłu. Krok, dostaw, krok, dostaw, podwójny do tyłu. I znowu do przodu. Pojedynczy i podwójny. Raz, dwa, trzy. I dalej do przodu. Krok, dostaw. A teraz uwaga, kręcimy się w parach. Obracamy się. Pan idzie w miejscu, pani idzie dookoła pana. Krok. I raz, dwa, trzy. Dostawiamy i dalej kręcimy. Raz, dostaw. Dwa, dostaw. Raz. Teraz idziemy do tyłu. Krok, dostaw, krok, dostaw i raz, dwa, trzy, a teraz do przodu znowu. I teraz znowu wchodzimy w obroty, pani idzie dookoła pana, krok, dostaw, raz. I jeszcze jeden obrót, tak, kończymy obrót jeszcze dalej, idziemy. I na końcu do przodu wszyscy razem i sambl i dubl. I na końcu ukłon w parze. I brawo dla Państwa. To tak na rozgrzewkę. Teraz zróbmy duże koło. I zapraszamy serdecznie kolejne pary do nas, bo chcemy zrobić troszkę większy jeszcze układ. Kto jest tutaj chętny, tutaj mile Was Państwa wszystkich widzimy. Bo chcemy zrobić teraz takiego kontradansa. Ale kontradansy nie tylko tańczono para przed parą, ale także właśnie na dużym kole. Zróbmy tutaj kółko takie, może zaczynając od sceny. Ja tutaj Państwa muszę troszeczkę ośmielić chyba, bo nikt nie chce tańczyć prawie. Mogę Panie poprosić? Ale może razem od razu. Znajdziemy jakiegoś partnera. Zapraszam, naprawdę, to nie będzie trudne. No to trzeba ich poszukać. Może pan zatańczy z nami też. A, pan ma inną funkcję, to nie przeszkadzamy. Dobrze. No brawo, super, to chodźcie do nas. Ja może na chwilkę teraz, może dołączę. O, panie są już razem, okej. Jak ktoś jeszcze chce, to są ostatnie chwile, żeby teraz do nas tutaj dojść jeszcze. Super, jest też cała rodzinka, okej. A ja tymczasem już pokazuję pierwsze kroki. Tu będzie troszkę więcej figur, ale też tylko takie kroki chodzone. Dalej tańczymy w parach, chociaż w takim kole. O, poczekamy, jeszcze do nas dołączy jedna para. I tutaj będą tym razem zwrotki i refreny. Zwrotki będą inne, a refreny też będą inne, ale podobne za to do poprzednich refrenów. W pierwszej zwrotce wszyscy będziemy sobie szli w lewą stronę, trzymając się za ręce w całym kole. Czyli wszyscy razem z rączki, zamykamy kółko. No dobrze, to uwaga. Będziemy się takim podwójnym krokiem, który już znamy z tej pawany, czyli raz, dwa, trzy, dostaw, ale w lewą stronę tutaj, z lewej nogi. Idziemy. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. I drugi, podwójny, też podwójny właśnie, z prawej. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Tak? Czyli dwa kroki i dubl. Podwójne. Zróbmy to jeszcze raz. Pierwszy z lewej, drugi z prawej. I raz, dwa, trzy, dostawiamy z prawej. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Super. I potem mamy taką figurę, która się nazywa po angielsku set and turn, a polega to na tym, że robimy dwa kroki do boku, w lewo, w prawo i potem obrót w miejscu. Krok w lewo to jest w lewo po kole dostawiamy, krok w prawo dostawiamy i teraz puszczamy na chwilę ręce, bo musimy zrobić każdy wokół własnej osi taki obrót w miejscu mały. Raz, dwa, trzy, cztery. Przez lewe ramię na początku. Tak. To zróbmy jeszcze raz tę figurę właśnie set and turn, czyli krok w lewo wszyscy razem. W lewo dostaw, w prawo dostaw i obrót przez lewe ramię. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest zwrotka numer jeden, tylko potem się ją powtarza idąc w prawo. Teraz zróbmy te kroki w prawo, czyli dwa duble w prawo, dwa podwójne kroki w prawo. Z prawej nogi. Raz, dwa, trzy,
4, dalej, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz ten turn, tylko że w prawo. Krok w prawo pierwszy, krok w lewo i obrót w miejscu przez prawe ramię tym razem, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest. I to jest nasza pierwsza zwrotka. Teraz zrobimy troszkę szybciej tak ćwiczebnie, bo w tańcu później będzie nieco szybciej. Muzyka nie jest taka wolna, więc jeszcze raz, zero rączki wszyscy i dwa razy szybciej. Dobrze, ja policzę najpierw. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Krok w lewo, krok w prawo i obrót. Idziemy w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Krok w prawo, w lewo i obrót. Tak jest, tutaj nie ma chwili na zastanowienie się. Trzeba szybko się nauczyć. Ale myślę, że się za chwilkę uda. To może spróbujmy teraz to. Jenny Black Pigeons, to był utwór numer 2, o ile się nie mylę. Uwaga, będzie szybka przegrywka, a potem tańczymy. Lewa noga przygotowana. Raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i krok w lewo, w prawo i obrót. A teraz za ręce znowu i w prawo idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, krok w prawo, krok w lewo, obrót i muzyka stop, potem będzie od początku. Dziękuję. To jest pierwsza zwrotka. To teraz pierwszy refren. Ale uwaga, w refrenie jest taka mała komplikacja, ale w sumie to przyjemne urozmaicenie, bo każda para ma swoją kolej tutaj. Każda para ma swój numer też. Będą pary odliczone za chwilkę od 1 do 3, czyli są jedynki, dwójki i trójki. Zaczynając od nas, będziemy numer 1 para. Zostajemy. Numer 2, numer 3. Para numer 1, 2, 3, tak? Czy panie są razem tutaj wszystkie trzy? Jak to jest? Nie, trzy, okej. Okay. To jesteście trzy. Jeden, tak, państwo są razem. Dwa, trzy, jeden i dwa. Tylko uwaga, teraz jest istotne, jeśli macie państwo pary mieszane, tak jak na przykład tutaj jest chłopczyk z panią, to niech chłopak stanie po drugiej stronie, po lewej stronie. Bo to będzie zaraz tutaj przydatne bardzo. Albo jak są dwie dziewczynki, tak jak tutaj właśnie Ola jesteś, to stań po drugiej stronie, będzie tańczyła rolę chłopca jako wyższa osoba. Jak są dwie panie, to niech wyższa pani będzie facetem. Tak dla ułatwienia. Albo najwyższa po prostu, jak są trzy. Okej, okay, teraz tak. Zaczynają jedynki, czyli tylko pary numer jeden. Jedynki w ręka w górę. To my jesteśmy, tak? Jedynki. I jeszcze chyba tutaj pan z jedynką, dobrze. Pan wprowadza panią do środka koła, czyli pan zostaje w miejscu, a pani sobie wchodzi przed niego i stają twarzą w twarz. Na razie tylko jedynki. I puszczamy ręce, tak. Super. To teraz to samo robią dwójki, czyli państwo na przykład. I teraz to samo robią trójki. I na końcu będzie ukłon. Jak ktoś tańczył pawane z nami wcześniej, to już wie, że panie mają takie dygnięcie, czyli takie ugięcie kolan delikatne, a panowie stawiają odważnie lewą nogę do tyłu i pochylają plecy i potem się prostują. O, właśnie, tak jak pan. To jeszcze raz panowie próba ukłonu. Lewa noga do tyłu, pochylamy się i potem wracamy. I po tym ukłonie idziemy na taką wędrówkę. Panie zostają w miejscu, w środku. Będą klaskać teraz do rytmu, by tutaj nam nabija się rytm do marszu, a panowie wszyscy idą w naszą lewą stronę, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dookoła wszystkich pań. 16 kroków i z powrotem tyle samo. To będzie słychać potem w muzyce. Czyli chłopaki ruszamy w lewo, a panie biją, a panie klaszczą do rytmu. I raz, dwa, trzy. Ale dookoła wszystkich pań, dookoła całej sali tutaj naszej jakby balowej. I uwaga, zawracamy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czasem tak jest, że jakaś pani się wydaje bardziej interesująca, to się można zakręcić, prawda? Ale tutaj w tym tańcu musimy iść dookoła wszystkich. I później, jak już wrócimy, to wracamy na miejsce, ale też po kolei. Czyli najpierw parę numer jeden wracają. Pan zaprasza swoją panią tutaj do siebie. Potem parę numer dwa. Potem parę numer trzy. I potem ukłon do wszystkich, do środka koła. Każdy ma ten swój ukłon. Panowie i panie inne. No dobrze. Czyli mamy zwrotkę, mamy refren. Trochę już się tych kroków nazbierało. To tak jeszcze może szybko przypomnę, zanim zaczniemy tańczyć z muzyką. W zwrotce będziemy sobie szli za ręce wszyscy w lewą stronę, dwa kroki podwójne, a potem ta figura właśnie kroki do boku i obrót. I potem to samo w prawą stronę. A w refrenie po kolei jedynki, dwójki, trójki wprowadzamy panią do środka. No i są te wędrówki i powroty. Ja będę jeszcze w trakcie podpowiadał. No, spróbujemy. Na głęboką wodę państwa rzucę. Prosimy o muzykę, ten trzeci utwór od początku. Lewa noga przygotowana. Będziemy szli w lewą stronę wszyscy razem.
dwójkę, przepraszam, tak. Jenny Blackfish, Jenny. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Dostaw, raz, dwa. I krok w lewo, w prawo, obrót. Idziemy w prawo. Raz, dwa, trzy. Dostaw, raz, dwa, trzy. I w prawo, w lewo i obrót. Uwaga, refren. Pani numer jeden do środka. Jedynki. Dwójki. I uwaga, sobie będziemy wspólny ukłon. Wszyscy ukłon w parach. Kłaniamy się. I panowie w lewo. Raz, dwa. A panie klaszczą głośno do rytmu. Raz, dwa. Oczywiście przyglądamy się wszystkim tańczącym. Uśmiechamy się i wracamy. Można właśnie klaskać też na widowni. Dziękujemy za to wsparcie. I teraz tak, jedynki na miejsce wracają. O tak. Trójki. I na końcu ukłon do wszystkich. I muzyka znowu stop. I super, mamy już całą pierwszą część. Brawo dla Państwa, ale jeszcze Was nie puszczam. Pozostały jeszcze dwie. W drugiej części kroki będą podobne, tylko troszkę inne takie figury przestrzenne. Stajemy teraz sobie twarzą w twarz w parach. Czyli już nie za ręce po kole, tylko już w parach. I uwaga, takie kroki jak były wcześniej, czyli ten krok podwójny, właściwie to jest poczwórny w pewnym sensie, bo jest raz, dwa, trzy, na cztery dostawiamy, mamy w nim podejść sobie do prawych ramion. Może ja poproszę na chwilkę Anię, pokażemy jak to wygląda, dobrze? Ta figura, potem będzie łatwiej to powtórzyć Państwu. Idziemy sobie najpierw do prawych ramion. Raz, dwa, trzy, dostawiamy, teraz do tyłu. Raz, dwa, trzy, dostawiamy i potem w lewo, w prawo i obrót, a potem podejście do lewych ramion. Raz, dwa, trzy, dostawiamy, raz, dwa, trzy, dostawiamy i w prawo, w lewo i obrót. I to jest druga zwrotka. Dziękuję, Aniu. To teraz próbujemy z Państwem wszyscy razem. Czyli jesteśmy w parach i do prawych ramion idziemy do przodu, do siebie. Czyli raz, dwa, trzy, dostawiamy do tyłu, raz, dwa, trzy, stop i krok w lewo. Każdy tak w swoje lewo właśnie, spróbujmy. W prawo i obrót przez swoje lewe ramię, czyli pani przez to, tak. Raz, dwa, trzy. To jest takie malance, bo chciałby się tak pójść jak w lustrze, prawda? Żeby pójść na samą stronę co partner, ale trzeba pójść swoją stronę. To jeszcze raz, zróbmy powtórkę tego, dobrze? Idziemy do prawych ramion. I raz, dwa, trzy, dostawiamy. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Krok w lewo, krok w prawo i obrót. A teraz podejście będzie, uwaga, do lewych ramion. Tak, teraz drugie ramię, do przodu i raz, dwa, trzy, dostawiamy, raz, dwa, trzy, dostawiamy, krok w prawo, tak, teraz jest odwrotnie, krok w lewo i obrót. Super. Trochę się to dokomplikuje sytuacja, prawda, ale myślę, że się uda. Damy radę. Teraz znowu jest refren, ale tym razem to panowie idą tutaj w odstawkę na chwilkę, czyli panowie wchodzą do środka koła. Najpierw pan numer jeden wchodzi do środka, czyli jedynki wchodzą do środka panowie, dziewczyny zostają na zewnątrz. Teraz dwójka, tutaj, tak, i tutaj też. Trójka. I stoimy twarzą w twarz, naprzeciwko. I ukłon. Tak, i teraz to panie idą na wędrówkę dookoła całej sali, a my panowie klaszczemy do rytmu. Idziemy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I zawracają panie, raz, dwa, trzy w drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i koniec. I teraz wracamy na miejsce panowie. Jedynka wraca na miejsce, po kolei jedynka, dwójka. Trójka i ukłon do wszystkich. No to mamy całą drugą część, drugą zwrotkę, drugi refren. To może sobie to zadańczmy z muzyką, tą drugą część samą, dobrze? To stajemy sobie twarzą w twarz, ale muzyka od początku. Ten sam utwór. Czyli będzie... Tak, prosimy. Najpierw do prawej ramion podejście. Uwaga i ruszamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Do tyłu. Krok do boku. Do boku. I obrót. A teraz drugie ramię. Do lewego ramienia podchodzimy. Do tyłu idziemy. Krok w prawo, w lewo, obrót. I teraz zmieniamy tempo. Jedynki do środka. Pan numer jeden do środka wchodzi. Dwójka. Trójka. I na końcu wspólny ukłon. I panie teraz idą w lewą stronę, my klaszczemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście.
i zawracamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I po kolei. Jedynki na miejsce najpierw. Dwójki. Trójki. I ukłon do wszystkich. I muzyka stop. Brawo. Mamy całą drugą część. Świetnie. No to jeszcze została ostatnia część. Trochę do drugiej podobna, bo znowu stoimy twarzą w twarz w parach. Tym razem będziemy tańczyć, ale właśnie już za ręce. Nie tylko podejście do ramion będzie, tylko teraz podejmę sobie prawe ręce. I za te prawe ręce kręcimy pełne koło w tych dwóch krokach dubl. Czyli idziemy sobie raz, dwa, trzy, dostaw. Po kole, w ten sposób. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Idziemy dalej. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Tak, czyli musimy zakręcić całe kółko, jeszcze troszkę więcej. O! Musimy całe kółko zrobić, żeby wrócić na swoje miejsca początkowe. To jeszcze raz to zróbmy. Za prawe ręce. Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Udało się wrócić? Udało się. No i o to chodzi. Puszczamy na chwilkę ręce, bo robimy sobie teraz krok w lewo, jak zwykle krok w prawo. W lewo, w prawo i obrót w miejscu. Tak jak zawsze w każdej zwrotce. I teraz druga część zwrotki. Podejmę sobie lewe ręce. I idziemy kółko w drugą stronę kręcąc. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Krok w prawo, krok w lewo i obrót. I to jest zwrotka numer 3. To może jeszcze raz tę zwrotkę powtórzmy, dobrze? Za prawe ręce najpierw i raz, dwa, trzy, dostawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Krok w lewo, twarzą do siebie, tak? I kręcimy się teraz, tak? Obrót. I teraz za lewe ręce. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Krok w prawo, krok w lewo i obrót w miejscu. No i teraz zwrotka numer, teraz refren numer 3 będzie. Znowu to panie wchodzą do środka, czyli pan wprowadza swoją partnerkę. Najpierw numer 1, jedynki do środka panie. Dwójki do środka. Trójki do środka. Ukłon w parach. Ale teraz dla odmiany panowie idą na wędrówkę w prawą stronę, żeby zobaczyć drugą stronę sali, dobrze? A panie jak zwykle klaszczą do rytmu. Czyli panowie z prawej nogi w prawą stronę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. I zawracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Udało się wrócić do swojej partnerki. I po kolei jedynki na miejsce wracają, tak? Jedynki. Dwójki, trójki i ukłon do wszystkich. To teraz zatańczmy sobie z muzyką tak ćwiczebnie samą trzecią część, dobrze? Czyli za prawe ręce i muzyka od początku. Uwaga i ruszamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I krok w lewo, w prawo, obrót. I za lewe ręce. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I krok w prawo, w lewo i obrót. Jedynki do środka. Panie teraz do środka, tak? Po kolei. Dwójki. Trójki. Ukłon w parach. I teraz panowie w prawą stronę idą. Uwaga. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Zawracamy. I na miejsce jedynki, dwójki, trójki i ukłon w parze, ukłon do wszystkich. Tak. I muzyka stop. No to super, mamy już wszystkie trzy części. Pewnie już pierwszy nikt nie pamięta. Też była dawno temu, nieprawda? Ale spróbujmy jeszcze do tego wrócić i cały taniec już teraz zatańczyć. To trochę jest jak książka telefoniczna, to tyle, prawda, zapamiętać tych figur po kolei. Ale ja... Jenny Black Pierce, czyli Jenny zbiera gruszki po polsku, tłumacząc. To Anglicy mieli takie właśnie frywolne nazwy tych tańców. To jeszcze raz, może takie szybkie przypomnienie. Są trzy zwrotki, po każdej jest refren. W pierwszej zwrotce wszyscy za ręce się łapiemy i będziemy sobie szli w lewą stronę dwa kroki podwójne, no i potem krok w lewo, w prawo, obrót, a potem w prawo to samo. Potem refren, pan wprowadza panią.
i panowie sobie wędrują. W drugiej stajemy sobie twarzą w twarz i będzie podejście do ramion. Do prawych ramion, kroki do boku, obrót. Do lewych ramion, kroki do boku, obrót. W refrenie pan wchodzi do środka, prawda? A w trzeciej zwrotce za prawe ręce kręcimy się obroty. To było to, co teraz uczyliśmy. A resztę już tam dopowiem po drodze. Jak sam nie zapomnę. Prosimy jeszcze raz o ten utwór od początku i za ręce wszyscy tańczymy część pierwszą. I znowu nogi w lewą stronę. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Krok w lewo, w prawo, obrót. Idziemy w prawo. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. Raz, dwa, trzy, dostawiamy. W prawo, w lewo i obrót. I pierwszy refren. Pani do środka. Jedynka. Dwójka. Trójka. Ukłon. I tylko panowie idą w lewą stronę, panie klaszczą w miejscu. I klaszczamy wszyscy dość widownie, a bardzo prosimy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Zawracamy. Jedynki wracają na miejsca. Jestem w parze. Trójki. Ukłon do wszystkich. A teraz od razu stajemy twarzą w twarz z partnerką i do prawych ramion idziemy do przodu. Do tyłu. Krok w lewo. W prawo obrót. I do lewych ramion. Do tyłu. Do boku. Do boku obrót. Teraz panowie do środka. Pan numer jeden. Pan numer dwa. Pan numer trzy. I ukło. I teraz pani idą dookoła. W lewą stronę. Raz, dwa, trzy. A my klaszczymy głośniej. Panowie, głośniej klaszczymy. Mocno. I panie zawracają. I wracamy na miejsce. Jedynka. Dwójka. Trójka. Ukłon. I teraz uwaga, zwrotka numer 3. Za prawe ręce kręcimy kółka. Ruszamy. Raz, dwa, trzy. I do boku, obrót. I za lewe ręce kręcimy kółka. Do boku, obrót. I refren numer 3. Znowu to pani wchodzi do środka. Numer 1. Numer 3. I ukłon do wszystkich. I panowie teraz w prawo. Raz, dwa. Zawracamy. Jedynkę na miejsca. I jeszcze raz na koniec tańczymy część pierwszą. Za ręce wszyscy idziemy w lewo razem. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. I krok w lewo, w prawo, obrót. Idziemy w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I krok w prawo, w lewo, obrót. I na koniec tylko panie do środka. Pani numer jeden. Pani numer dwa. Pani numer trzy. Piękny na koniec, taki dostojny, bo właśnie kończymy taniec. I brawo dla Państwa. Gratuluję. Bardzo Państwu dziękujemy za to wspólne spotkanie z tańcem dworskim. Chcieliśmy też troszkę tej przyjemności z tego tańca na Państwa przenieść. Mam nadzieję, że się udało. Serdecznie dziękujemy. Wcześniej spektakl Miłość, Młodość, Maj. Teraz warsztaty. A teraz kończymy i kłaniamy się Państwu miłego wieczoru, miłego popołudnia. Zespół Tańca Dworskiego Kreacja Venice.